To już drugi maraton Zumba Fitness in Latino Dance Łomża 2013 w hali sportowej w Piwnicy. Tutaj hala, fajny klimat, dlatego więc robimy tutaj, nie w Łomży. Już trzecia godzina, ale jak widać, ludzie nie uciekają, bawią się z nami. Mam nadzieję, że do samego końca, bo jest mega energia, mega czat i ludzie się świetnie bawią i te uśmiechy oddają po prostu wszystko. Mamy specjalnie przygotowaną muzykę przez Zumbę. Używamy też tych najbardziej znanych piosenek, które są ogólnodostępne. Wynajdujemy swoje własne hity, które lubimy i słuchamy na co dzień. Zumba to pomieszanie tak naprawdę połączenie wszystkich styli tańca. Wszystkich styli tańca, może nie breakdance'u, ale wszystkich styli tanecznych połączonych razem. Tak, jest bardzo dużo i tutaj widzę jakieś tańce starego rapu, hip-hopu, czegokolwiek, tak, i dancehallu i przeróżnych różnych tańców. Bo tam mogę znaleźć wszystko, i połączenie i fitnessu, i tańca, a ponieważ zajmuję się i tym, myślę, że to jest świetne połączenie i super przede wszystkim zabawa. Zumba jest to aerobic, fitness i rytmy latynoamerykańskie połączone z fajnymi latynoskimi rytmami. Zumba to jest taka straszna duża mieszanka wybuchowa właśnie różnych klimatów, takich, które dają nam energię, tak? Nie tylko na zajęciach, ale też na przykład na cały dzień i na całe życie, tak? W tych klimatach właśnie fajnie się odnajdujemy i bawimy. Nie, to jest pasja, to jest całe życie, największa przyjemność i sposób na spędzanie czasu. Zajęcia są po prostu hot. Rozgrzewają wszystkich i dlatego właśnie się przyjęły w Polsce. Kobietki lubią potańczyć, aczkolwiek nie tylko kobiety, lubią potańczyć, poruszać biodrami. Ludzie tego potrzebują. Przychodzą na Zumbę, żeby się odstresować, dobrze bawić i zapomnieć o tym, co zostaje na zewnątrz. Również o tym, że jest zimno. Przychodzą na salę, jest gorąco, mamy prawdziwą imprezę i to jest fajne, ludzie to kochają. To po prostu uzależnienie. Pierwsze zajęcia były naprawdę po prostu przełomem dla mnie, niesamowite były. I od tego czasu praktycznie na każde zajęcia chodzę. Nawet jak jestem chora, to po prostu przychodzę na zajęcia. Na pewno Zumba pomaga kobietom się przełamać, otworzyć. Te, które są nieśmiałe, na początku stają w ostatnim rzędzie, a za parę następnych lekcji są już w drugim, trzecim, aż w końcu są pierwszoligowymi tancerkami w pierwszym rzędzie. Na zajęciach zumbowych żadna z nas nie patrzy na siebie, nie uczymy się aż tak techniki, bo nie startujemy w żadnych zawodach, tak jak w tańcach towarzyskich, tylko staramy się po prostu zatańczyć choreografię. Każdy, wiadomo, ma inny styl tańca. Jedne osoby lubią ten styl tańca, drugi ten. Ja na swoich zajęciach staram się dopasowywać różne style taneczne. Jak wiadomo, w Zumbie one są. Jeżeli nie potrafią powtórzyć choreografii, niech się dobrze bawią, robią swoją wersję tej choreografii, ale mają przyjść, odstresować się i niech ta Zumba je porwie. I one się mają tego nie bać, mają się bawić i poddać temu. Więc gościmy tak, gości z Warszawy, z Tunezji, z Litwy, Łomży, Zambrowa, także instruktorzy znani, cenieni i doświadczeni, także naprawdę dużo dają energii, co widać, co się dzieje tutaj na sali. Niezależnie od wieku, płci, każdy może przychodzić na zajęcia i naprawdę efekty są widać, nie dość, że jest to super zabawa, ale przy tym możemy zgubić zbędne kilogramy, bo jedne zajęcia zumby spalają około 700 kalorii. Ja jestem tak zwany terminator zumbowy, naprawdę załatwię wszystko. Mogę się nawet pochwalić moimi takimi osiągnięciami zumbowymi, klientki, które chudły po parę dziesiąt kilogramów. Dzięki zumbie niesamowicie schudłam przy okazji. Koło 15 kilogramów schudłam, także naprawdę jestem zadowolona z siebie. Męskiej, tak? Czyli nie same kobiety, ale też są faceci i właśnie bardzo fajnie sobie dają radę i rozgrzewają właśnie zwłaszcza tą część taką kobiecą, tak? Na maratonie, więc są po prostu rewelacyjni. Zumba to jest moja rzecz tutaj, it's my life. Zakochajmy się w zumbie. Dziewczyny, które jeszcze nie próbowały, panowie też zapraszam, bo
Co prawda panów jest mniej, troszkę się boją, ale naprawdę nie ma czego, bo zumba jest dla wszystkich, tu nie ma poziomów. Jest zumba dla dzieci, zumba w wodzie, zumba dla seniorów, zumba na krzesłach, zumba z ciężarkami. I to chyba wszystko. Zumba opanowała cały świat, także dużo jest takich przeróżnych masterclass, dużo jest maratonów w całej Polsce. Praktycznie co tydzień coś się dzieje z zumby, także my też robimy, bo my też chcemy pokazać naszym umrzyniakom, że jest coś takiego, że to daje dużo energii, dużo świetnej zabawy, także robimy, będziemy robić to cały czas.